drogie siostry i bracia, witam was bardzo serdecznie w dniu 28 lutego, we wtorek. I chciałbym się z wami podzielić refleksją na temat dwóch tekstów, które mamy wyznaczone na dzień dzisiejszy z książeczki z Biblią na co dzień. Pierwszy fragment czytam z Psalmu 130. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mojego. Drugi zaś fragment znajdujemy w Ewangelii według Łukasza, gdzie w 18 rozdziale takie oto słowa czytam. Niewidomy zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. A ci, którzy szli naprzedzie, gromili go, by milczał. On zaś coraz głośniej wołał: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Moi drodzy, w minionym tygodniu rozpoczęliśmy czas pasyjny. Czas, kiedy chcemy pójść razem z Jezusem, aby jeszcze raz przeżywać pasję, aby jeszcze raz przeżywać wydarzenia, które prowadzą Jezusa na krzyż Golgoty. Krzyż, który jest dla nas najpiękniejszym symbolem Bożej miłości, bo tam na krzyż dokonuje się nasze zbawienie. Ale aby pójść tą drogę z Panem Jezusem, potrzebujemy takiej wewnętrznej refleksji, jak to pisze dzisiaj psalmista: z głębokości chcemy do Pana zawołać. Z głębokości naszych serc, z głębokości naszych przeżyć, z głębokości nieraz trudnych doświadczeń, jakie nas spotkały w naszym życiu, chcemy właśnie dzisiaj poczynić refleksję i w tym czasie pasyjnym chcemy spojrzeć na siebie jakby przez duchowe zwierciadło i dostrzec, co należy zmienić, co należy poprawić, tak aby ta droga z Jezusem była drogą naśladowania naszego Pana. Dlatego, moi drodzy, pięknie wpisuje się też w to dzisiejsze rozważanie, ten drugi fragment z Ewangelii Łukasza, gdzie czytamy o niewidomym, który domagał się atencji Jezusa, który wołał do Niego słowami: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. My dzisiaj potrzebujemy na nowo przejrzeć na oczy, potrzebujemy na nowo uwierzyć, potrzebujemy na nowo wyznać Jezusa jako naszego Pana, a ku temu jest potrzebna przede wszystkim refleksja nad swoim życiem. Dlatego, moi drodzy, w tym pasyjnym czasie, w tym dzisiejszym dniu, życzę każdemu z nas, aby wejrzał w siebie i zastanowił się, co może poprawić, zmienić, aby ta droga z Jezusem była naprawdę drogą odmiany, drogą, która nas zmienia, która daje nową siłę, drogą, która nas podnosi z różnych upadków, która dodaje nam siły, bo przyszło nam żyć w trudnych czasach. Wokoło nas wiele doświadczeń, wokoło nas wiele cierpienia. W szczególny sposób zawsze patrzymy, niestety już od roku, za wschodnią naszą granicę, na Ukrainę, gdzie ciągle trwa wojna, gdzie nadal ludzie poszukują nadziei na pokój. I my w tym czasie pasyjnym o ten pokój dla Ukrainy, dla całego świata prośmy, ale też my w czasie pasyjnym szukajmy pokoju dla naszych serc, abyśmy z odwagą i z nadzieją poszli za Jezusem i na nowo przejrzeli na swoje życie, a przez to też nieśli wsparcie dla bliźnich. Niech Pan Bóg będzie z wami w tym dzisiejszym dniu. Zostańcie z Bogiem. Thank you.